Idziemy dalej na spacerek rubasznie. Para. Rubasznie sobie tej szukać jakichś przygód w gotiku. I znowu mamy Grega. Na naszej drodze staje ten Greg, który jest cholernym dupkiem. Ciekawe, co będzie chciał od nas tym razem. Jak będzie w ogóle cokolwiek od nas chciał. Nie chce od nas nic? Wszystko w porządku? Nie do końca. Najemnicy nie okazali się szczególnie pomocni. Myślałem, że mają w sobie trochę ikry. Ale wychodzi na to, że to zgraja zadufanych w sobie pyszałków. No proszę, a może dlatego, że ty jesteś takim dupkiem, to nie chcę ci pomóc, co? Czego chciałeś od najemników? Przecież wiesz, szukam tego faceta w czerwonej zbroi. Ale ci idioci też nic nie wiedzą. A szczerze, nie pamiętam, gdzie był Diego tutaj w drugiej części Gotika. No cóż, mniejsza z tym. Na pewno się na niego prędzej czy później natkniemy na drodze jakiejś tam fabularnej misji, tak? Fester? Co tutaj robisz? Przygotowuję. Do jakiej bitwy? Dlaczego? Ostatnimi czasy, chłopi, niektórzy z... Onar nie uznał tego za zabawne. Nie za... Do pewnego stopnia był. Inni już porobili zakłady. No to razem. Moglibyśmy spróbować razem. Chcesz mi pomóc? Ale dlaczego? Bo chcę punkty doświadczenia. Zarobić, chcę się do was przyłączyć. A, zarobić. Chcę zarobić. Ty, albo ci zapłacę. Dobrze, mogę ci obiecać... Zaatakujmy gniazdo. Zaatakuj... Teraz? Czy potrzebuj... Mógłbyś najpierw wrócić na farmę. Na cholerę. Teraz. No dobrze. Dobra, zapiszmy, czyli wreszcie coś się dzieje. Od 5 odcinków będziemy walczyć. Tak jak ostatnio z tym... z tym Bosperem, tak? Nie, Bartokiem. Znowu jedno z tych przeklętych Dajesz, stworzeń. Dobrze. Jedziesz ich. Ale przywaliłem. Dobrze. I ty mnie potrzebuj... Dlaczego ja nie dostałem punktu... Zaraz, ja dostałem punktu doświadczenia, czy nie? Bo ja nie zauważyłem. Jeżeli nie, to bym się troszkę zdenerwował. Jedna nie dostałem punktu mniej. Doświadczenia. Ale shit. Nie ma czego plądrować. Jedna bestia mnie. Ja pierdzielę. Nie dostałem żadnych punktów doświadczenia. A więc to tutaj skończyli martwi wieśniacy. To obrzydliwe. Tak te troszkę. Obrzydliwe stworzenia powinny zniknąć z powierzchni ziemi. Takie wracajmy. Fajne rzutki. Ej, a mój hajs? Żartujesz? W ogóle mi nie po... O ty! Dobra, nie, no to jak mu w ogóle nie pomogliśmy, może dlatego, kurde, dziwne, bo zawsze jak przecież w tych gotikach było, że musieliśmy iść z kimś na jakieś tam polowanie, no to oczywiście dostawaliśmy za to wszystko punkty doświadczenia, a po drugie... O ty, kurde. Moja jest. Dobrze. I co, w ogóle ci nie pomogłem? Teraz ty idź, rozwal następną. No teraz twoja kolej, bo ja już nie mam tego, HP. Jedna bestia mniej. No, i tyle. Mięso kopacza. Warto pozbierać to wszystko na początku, bo... No. A więc to tutaj. Tak. Wracaj. Ale dawaj hajs. Chwila. Wracam. Chciałeś wykorzystać sytuację, w jakiej się znalazłem. Jak widzisz, był... No, ale spójrz na to z innej strony, przynajmniej. Ja pierdzielę, co za frajer! A pierniczę te 50 sztuk złota. Czyli co, miałbym sam rozwalić te wszystkie polne bestie?
Nie rozumiem tego gościa. Miałbym chyba sam rozwalić te wszystkie bolne bestie, żeby on mi w ogóle cokolwiek zapłacił, bo wtedy byśmy byli lepsi. Okej, tutaj jest złoto. Trzeba by było wszystko to pozbierać. Pięknie, zardzewiały topór. No rzeczywiście, chyba trochę ich tutaj zginęło. Złoto. Raczej polne bestie nie lubią złota. Kurde, tego tutaj złota jest tyle, że chyba te 50 sztuk złota nam nie będzie w ogóle potrzebne od niego. Tu coś jeszcze jest? Złoto, jeszcze złota troszkę. Tutaj nic. Okej, dobra, rzućmy okiem w takim razie na ekwipunek. Cóż my tutaj mamy? Zardzewiały krótki miecz, który też daje 30. Pałasz bandytów. Na głowicy wycięto literę F. Czyżbym miał komuś go oddać? Miecz. Tutaj mamy tak, wilczy kieł. O proszę. No rzeczywiście, 30, to ma 45, wymagana siła. No. Teraz to będziemy wymiatać. Dobra, zapylamy w takim razie do... O, jeszcze tutaj ciemne grzyby. W pierwszej części to one się nazywały piekielniki, nie? Tutaj jeszcze jeden się schował. No schował się! Bezi! No. I z tego co pamiętam, niestety nie będą nas chcieli tak łatwo wpuścić do... na tą farmę. Znaczy nie będą nas chcieli wpuścić. No ten gość będzie coś od nas chciał. Ja raczej nie mam zamiaru z nim jakkolwiek rozmawiać, ani walczyć. Na szczęście tutaj nie ma murów. Więc może mi naskoczyć. Ciągle to samo. Idziemy w takim razie doli i tyle. To jest nikt Gunnar. Nie chce tego słuchać. Gunnar był chyba w tym. Gunnar był chyba w niezniszczalnych, nie? To był ten taki koksiur. Dobra, kimnijmy się do rana. I lecimy do... Le... Co się patrzysz? Gdzie tu jest le? Le. Dzień dobry. Czy ja mogę do środka? Nie. A ty gdzie leziesz? Do li. Do domu, oczywiście. Onar płaci nam za to, byśmy nie wpuszczali tu takich jak ty. Chcę pogadać z Li. Czego od niego chcesz? No tylko nie mogę pomagać wbrew jego woli. Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? Czy coś się w końcu... Świeże mięso armatnie. Wchodź do środka. Li jest w prawym skrzydle. Nawet nie myśl o wałęsaniu się gdzie indziej. Ale pamiętaj, trzymaj się z daleka od Onara. Nie lubi, kiedy ktokolwiek się do niego odzywa, tym bardziej bez pytania. On oczywiście. Szczególnie zaś nie lubi takich jak ty. Co wy wszyscy macie jakieś dziwne uprzedzenia? Czemu takich jak ja? Aha, ktoś, teraz sobie dopiero przypomniałem, że ktoś mi powiedział, bym sobie ustawił zasięg widzenia, zanikanie obiektów. Ciekawe, czy to coś zmieni? Odwróćmy się. No nie wiem, musiałbym to teraz wyłączyć i zobaczyć, jaka jest różnica. No ale mniejsza. A kim ty jesteś? Kurde, tu jest tyle osób do pogadania, że po prostu chyba nam nie starczy 5 odcinków znowu. Kto cię tu do diabła... Ty? A co no ty ja? Tu robisz? Myślałem, że nie żyjesz. Kurde, czemu wszyscy Skąd myślą, że nie żyję? Gorn powiedział, że to ty zniszczyłeś barierę. Tak, to prawda. No. Kto by pomyślał, że wyjdziesz z tego cało? Co cię tu sprowadza? Nie wpadłeś chyba powspominać dawnych dziejów. Jak to nie? Myślałem, że przy kawce, przy herbatce, przy wódce sobie to pogadamy troszkę. Rozmawiaj z Gornem, chcę się do was dołączyć, co ty właściwie robisz? Muszę koniecznie porozmawiać z panem... Co ty tu właściwie robisz? Proste. Kombinuję, jak nas wyrwać z tej przeklętej wyspy. Kurde, najpierw z tej bariery... Onar wynajął nas, byśmy teraz bronili tej farmy i właśnie to zamierzamy robić. Ale nie tylko dla pieniędzy. Pomagając chłopom, odcinamy miasto od dostaw żywności. A im bardziej paladyni zgłodnieją, tym chętniej wysłuchają mojej propozycji ugody. A jak będzie wyglądać twoja propozycja? Najogólniej mówiąc, będziemy się domagać zwolnienia i prawa powrotu na kontynent. Szczegóły poznasz, gdy nadejdzie odpowiednia pora.
No, w sumie niezłe. On ma głowę na karku. Dobra, cóż możemy jeszcze więcej? O, rozmawiaj z Gornem. Rozmawiałeś z Gornem? Co się z nim dzieje? Chyba go jeszcze pamiętasz. No, właśnie. Jasne. Złapali go paladyni i wysłali z powrotem do Górniczej Doliny w karnym konwoju. Gdyby drogi do Doliny nie roiły się od paladynów i orków, wysłałbym paru moich chłopców, żeby go wyciągnęli. Ale nie mogę ryzykować. Szkoda człowieka. Dobra, w takim razie ja chyba się będę musiał pokwapić, żeby uratować Gorna, ale do Górniczej Doliny i tak prędzej czy później dojdziemy. Chcę do was dołączyć, ale najpierw... Muszę koniecznie porozmawiać z paladynami w mieście. Pomożesz mi jakoś się do nich dostać? A co cię tak ciągnie do paladynów? To długa historia. Mam mnóstwo czasu. Xardas wysłał mnie z kolejną misją. Mam zdobyć potężny amulet zwany Okiem Inosa. Czyli dalej kumplujesz się z tym nekromantą? Rozumiem. A amulet mają paladyni, tak? O ile mi wiadomo, tak. Pomogę ci dostać się do paladynów, ale najpierw musisz zostać jednym z nas. W jaki sposób... O właśnie. W jaki sposób możesz mi pomóc w skontaktowaniu się z paladynami? Zaufaj mi. Mam plan i myślę, że się do niego znakomicie nadajesz. Zaprowadzę cię do paladynów, a ty wyświadczysz mi drobną przysługę. Ale najpierw musisz do nas dołączyć. Powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, o co mu chodzi. Możecie też nie mówić, bo grałem wcześniej paladynami. Najemnikiem jeszcze nie grałem, więc nie mam pojęcia, co on będzie od nas chciał. No to w takim Chcę razie... Chcę do was dołączyć. Miałem nadzieję, że to powiesz. Przyda mi się każdy pewny człowiek. Ostatni najemnicy, których przyjąłem, narobili tylko kłopotów. W zasadzie możesz zaczynać od zaraz, chociaż... Musimy najpierw wyjaśnić parę spraw, ale to nic wielkiego. No dokładnie, co mam wyjaśnić? Co dokładnie mam wyjaśnić, żeby móc do was dołączyć? Naszym szefem jest Onar, zarządca tych ziem. Możesz zostać na farmie tylko wtedy, jeśli on się na to zgodzi. No i są jeszcze chłopcy. Mogę cię przyjąć, jeśli wstawi się za tobą większość najemników. Tylko nie idź do Onara, zanim wszystko się nie wyjaśni. To bardzo niecierpliwy człowiek. To przetrzepię mu skórę i tyle. Na tym się skończy. Jak mam przekonać najemników, żeby mnie poparli? Najlepiej udowodnij im, że nadajesz się do tej roboty. Pogadaj z Torlofem. Zwykle kręci się gdzieś przed domem. On podda cię próbie. Jeśli ją przejdziesz, będziesz już prawie jednym z nas. Torlof powie ci wszystko, co musisz wiedzieć. Dobra. Co wiesz o wodnym kręgu? Co wiesz o wodnym kręgu? Można się było domyślić. To nie twoja sprawa. Ejże, powiedz mi. Nie dotyczy mnie to bezpośrednio. Wiem tylko, że to jakaś tajna gildia, za którą stoją magowie wody. Od chwili upadku bariery nie obowiązuje mnie już umowa z magami wody. Oczywiście spróbuję ci pomóc, jeśli czegokolwiek ci potrzeba. Nie mam jednak zbyt wiele czasu. Muszę się troszczyć przede wszystkim o swoje sprawy. Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o tym kręgu, to pogadaj z Kordem. On należy do tej organizacji, o ile mi wiadomo. Dobra. W takim razie lecimy do Torlofa, zapytać się, czego on od nas tak naprawdę chce. Pominiemy sobie najpierw, co się gapicie? Tak, to ja zniszczyłem barierę. Fajny jestem, nie? Dobra, mniejsza z tym. Idziemy do Torlofa, zapytać się, jakiej próbie chce nas poddać, a później no, będziemy musieli zwiedzić tą całą farmę i pogadać z większością tutaj NPC-ów, dlatego żeby zdobyć jak najwięcej zadań do wykonania i zdobyć jak najwięcej punktów doświadczenia. A tutaj jest bardzo dużo osób, z którymi możemy pogadać, które od nas będą czegoś chciały, z tego co pamiętam. Ale tutaj jest Torlof. Czego ode mnie chcesz? To było wiadomo, ale wszyscy pałają tutaj taką chęcią pomocy, że... Chcę się przyłączyć do najemników. Tak? A dlaczego niby miałbym pozwolić, żebyś do nas dołączył? Bo znam Li i zniszczyłem barierę, ty chłystku. Poddaj mnie próbie. Czy to Li przysłał cię do mnie?
Powiedział, że możesz mi pomóc. Aj, no dobra, niech już będzie. Zanim pozwolimy ci do nas dołączyć, musisz zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, musisz udowodnić, że nadajesz się do roboty najemnika. W tym celu poddam cię próbie. Nie doszło do. Po drugie, musisz zasłużyć na szacunek pozostałych chłopaków. Szacun, powiadasz? Jak mogę zdobyć szacunek? Jak mogę zdobyć szacunek pozostałych najemników? Nie mam czasu. Większości z nich wystarczy, że wypełnisz moje zadanie. Ale część z nich trzeba będzie przekonać w inny sposób. Niektórzy spróbują wykorzystać sytuację. Innym może się po prostu nie spodobać twoja buźka. Spróbuj skumplować się z możliwie dużą częścią grupy. No, ostatecznie zawsze możesz wziąć udział w pojedynku. Jeśli wygrasz, zdobędziesz szacunek większości najemników. Tylko w żadnym razie nie zabij któregoś z nich, bo dopiero wtedy będziesz miał problem. Zobaczmy, się do tego zabrał. Okej, reguły pojedynku mnie mało obchodzą. Czy mogę liczyć na twój głos? A co z tobą? Mogę liczyć na twój głos? Jeśli udowodnisz mi, że poradzisz sobie jako najemnik, tak. Nie doszło do domu od dawna. Okej, co sądzą o mnie najemnicy i jakie są moje obowiązki? Co sądzą o mnie najemnicy? Pomyślmy. Nikomu już nie dziwi. Raul jest przeciw tobie. Facet chyba cię po prostu nie lubi. O Sylwiu i Bulku nie muszę chyba nawet mówić. Ci dwaj kretyni nie poprą nikogo. Buster powiedział mi, że stchórzyłeś, gdy wyzwał cię na pojedynek. To był kiepski pomysł. Może powinieneś wrócić i wyzwać go jeszcze raz. Większość z nich czeka, aby przekonać się, czy przejdziesz moją próbę. Buster? Musisz się jeszcze długo starać, chłopcze. Jeśli chcesz do nas dołączyć, musisz się trochę pomęczyć. Zaraz. Buster to był ten chyba przy jeziorze, nie? Nie jestem pewny, będzie trzeba zobaczyć. Jakie są moje, jakby będą, jakie będą moje obowiązki? Onar wynają nas z dwóch powodów. Mamy trzymać na dystans strażników i pilnować porządku na farmach. A to obejmuje także ściąganie czynszu, gdy pomniejsi farmerzy nie chcą płacić. Komu można ufać? No więc, jak będzie? Bez obaw zajmę, zdobędę te pieniądze. Dobrze. Słuchaj, od kilku tygodni farmer Sekop nie płaci Onarowi czynszu. Onar chce, żebyśmy wydusili z niego 50 sztuk złota. Jakieś pytania? Gdzie leży farma Sekoba? W północnej części doliny. Patrząc stąd, musisz skręcić w prawo. Na dużych rozstajach do. Już wiem, gdzie jest farma Sekoba, bez nich to ty masz. Wieśniacy na polach wskażą ci właściwą drogę. Inaczej bym się do tego zamieszkał. Co sądzą o mnie najemnicy? Pomożesz mi popracować nad moimi umiejętnościami. Kawę? Mógłbym ci pokazać, jak wykorzystywać swoją siłę w bezpośredniej walce. Wielu wojowników dostaje baty, bo nie potrafi odpowiednio spożytkować swojej siły. Podobnie jest ze zręcznością i walką na dystans. W takim razie chcę zwiększyć moje umiejętności. Poproszę o siłę plus 5. Coś się przecież nic nowego. No i może jeszcze raz siłę plus 5. I dobra, na razie starczy, dlatego że nie wiem. Dobra. Nie wiem, czy nie będę musiał zwiększyć później na przykład jakiegoś skradania lub wykuwania broni. Zobaczmy. Cóż możemy teraz użyć tak naprawdę? Ile mamy tych siły? 35. Wymagana siła 40, ale to jest broń dwuręczna. Ja broni dwuręcznej raczej nie chcę nosić. Tutaj jest z kolei zręczność. No cóż, tyle będzie dobrze, że będziemy dodawać lepsze obrażenia krytyczne. No ale cóż, dobra. Lecimy w takim razie ze wszystkimi tutaj najemnik. O, wilk. On chyba był też w pierwszej części. Farmer, a ty jesteś kto? Gunnar. Co słychać? Co tam? Odkąd Onar ogłosił, że zatrudnia najemników, zlazła się tutaj cała hołota, która wcześniej nie miała odwagi wyleść z lasu. Teraz schodzą się ze wszystkich stron. No i?
Najemnicy przybywają ze wszystkich stron? Większość z nich pochodzi z kolonii karnej. Inna grupa najemników przybyła z południa, gdzie pewnie uganiała się za orkami. Założę się, że paru bandytów opuściło góry, żeby tutaj przybyć. Zwabiło ich darmowe żarcie. Myślisz, że masz coś lepiej do najemników, którzy pochodzą z tego, z kolonii karnej? Jeżeli tak, to chyba będziemy musieli z nim ostro porozmawiać. Dobra. W takim razie, tutaj co wam mówiłem, jeden z gości będzie chciał chyba od nas... Ej, ty! Będzie miał do nas jakieś ale. Trzeba będzie ci przeczepać skórę. To jest Fester. To jego zostawmy. Chociaż... A, zapiszę, zobaczymy, czy mi się uda w ogóle jakieś obrażenia mu zadać. I zapisałem oczywiście nie tak, jak chciałem, bo nie będę wiedział, że to jest ten zapis. 46. I zapytajmy się, czy możemy mu przetrzepać skórę. Panie! Chwila! Panie! No? Trzeba. Nie lubię, jak ktoś... Otrzęsę się! No? A? O kurde. Bloki jednak są dobre. Tak. Kurde, jakie skupienie. Dobrze. Bierzemy wszystko, co nasze. Nioch, 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 nioch. Kiepski tasak. Dobra, z tego co wyczaiłem, to on chyba by nieźle nas pogruchotał, jakbym się nie bronił. Ale kurde, powiem wam, że rzadko kiedy używałem w Gothicu 2 bloku, bo on jest taki, wiecie, na chwilowy. Ale gościu zaraz od razu oczywiście kontruje nasz atak i wtedy wiadomo, że trzeba od razu nacisnąć blok. Dobra, dawaj ten hajs. Gdzie uciekasz? Dobrze, już dobrze. Jesteś lepszy ode mnie. Czego chcesz? Hajsu! Albo ja go zabrałem chyba. Trzeba. A czego u diabła? Uwielbiam patrzeć jak. Wow! Skąd on wziął następną lagę? Nieładnie. Nie ma czego plądrować. Dobra, nie ma czego plądrować, to spierdzielam. I tutaj jest ten gościu, który chyba od nas chce po pierwsze hajs. A jak nie damy mu hajsu, to jak zwykle wszyscy tutaj w tej grze będą chcieli nas bić. No takie kurde troglodyci. Normalnie. Kim ty jesteś? Ty jesteś najemnik, ty jesteś kto? Ty jesteś też najemnik, czyli z tobą tylko mogę porozmawiać. A ty gdzie się wybierasz? A co cię to obchodzi? A co cię to obchodzi? Wyjaśnię ci to powoli i dokładnie. To będzie o kurde! What the fuck? Jestem... Nie zabierz mojego złota. Nawet co, o tym nie myśl. Kurde! Jestem na jeden strzał tego gościa. Niedobrze. Jeszcze jest... Nie. Kurde, albo mu wszedł kryt. No ale nie mogę ryzykować... tym... A ty gdzie się wybiera? Dobra, wybierzmy inną opcję dialogową. Chciałem... Na ludzi takich jak ty czekają tu same kłopoty. A ty mi mówisz, że chcesz się tylko rozejrzeć? Ha! Zmierzasz w kierunku dworu. Po co inaczej przywlógłbyś się aż tutaj, Nie wciskaj mi więc kitu i pozwól się przeszukać. Wtedy będziesz mógł... Trzymaj ła... Albo co? Albo przez następne dni nie będziesz miał siły, żeby kogokolwiek przeszukać. Ha! Cięta riposta. Albo przez następne kilka dni, nie? Przekonamy się. Dobra, to w takim razie zróbmy tak. Ja spierdzielam. I zobaczmy później, jak będzie można go ładnie skontrować łukiem. Bym bardzo chciał mu przyłożyć z łuku. Ale chyba gościu nie chce się oderwać ode mnie. Ty, no weź się. Weź się, no!
kurde, zaraz go zaprowadzę gdzieś koło trolla, bo tu jest niedaleko. Będziesz miał przerąbane. Zostawię cię tam. Tylko, że troll go wtedy rozwali. Nieźle rozwali. Ej, no, gościu nie chce się oderwać od mojej dupy. Spierdzielaj, frajerze. No patrzcie, no. No i co? No i chyba mój misterny plan się nie udał. O, fuck! No nie, 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 nie. Ewidentnie gościu jest chyba najsilniejszy w tym obozie, serio. Pamiętam, że chyba też kiedyś miałem z nim problemy. No to co? No to omijamy go, czyli tak jak robiliśmy to poprzednio. I wchodzimy do obozu, nie rozmawiając z nim. Dodatkowo gdzieś tutaj mamy chyba Korda. Nikt nie chce. Zaraz, tu po prawą siedział. To jest Raul. Zaczekaj, no, przyjacielu. Nie jestem twoim przyjacielem. Nie zauważyłem, żeby sentenca cię przeszukiwał. Następny, no. Chwileczkę. To ci nie miła nie... O, chyba, kurna, masz... Masz przerąbane. Może o tym nie wiesz. Ja pierdzielę. Na każdym kroku gościu chce cię wydymać, no. Na każdym kroku gościu chce cię wydymać. No spierdzielaj, frajerze. Naprawdę nie mój problem. Trzeba po prostu słuchać. Lepiej. I tak myślisz, że... O, teraz będzie zabawnie! Mnie mówili co innego. No, niestety chyba mamy zbyt słabą... Nie daj się! ...umiejętność strzelania z łuku. Paruj się! A niech to. Uważaj! Nie no, dobra. Trzymamy tak, ale nie będziemy mieć aż tylu strzał. Nie, 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 nie. Za mało mu zabieramy. Wcześniej skończą nam się strzały niż cokolwiek inny. Daj się! Trudno mi w to. Udaj się! Mhm. No i gdzie gościu zniknął? Tam jest. Trzeba silnie uderzyć. Sentenza. Ode mnie nikt się niczego nie. Ewidentnie sentenza jest jakiś kurna porąbany. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. No i wpadłem w snopki siana. Nie trzeba mi więcej kłopotu. Gdzie jest ten cały sentenza? Tam jest. Nie mówię ci przecież nic nowego. Halo, halo, czy ja mogę stąd wyjść? Kurde! Chciałbym korzystać z tych bugów tutaj w Gotiku. Tak. Naprawdę tak powiedział. Ale coś się niestety... Przecież strzała, ej, jak on to zrobił? Nie wiadomo już, komu można ufać. No i znowu spadłem między snopki. No jasny gwint, okej. Okay. Teraz jest lepiej. Myślisz, nie, no takim sposobem to ja mu nic nie zrobię. Ile mam strzał? Jeszcze 27 strzał. To jest nic. Dobra, mniejsza. Niezłe fejle tutaj idą z tym gościem. No ale co ja potrzebuję? Wyższego poziomu doświadczenia, bo nawet jak sobie zainwestuję w siłę, to ja mu też go tylko posmyram lekko. On ma nieprawdopodobny pancerz. Ja jestem na jego jeden strzał. Więc albo potrzebuję więcej punktów życia, albo potrzebuję o wiele, wiele więcej siły, dlatego żeby go mieć na przykład na jeden strzał, zanim on nas uderzy. Czyli widzimy, że gościu Raul jest w zmowie z sentencą, czyli mam go w dupie, trzeba go omijać z daleka. No widzicie, już się ode mnie obraca frajer. Dobra, Rod, kim ty jesteś? Co słychać? Czego ode mnie chcesz, mięczaku? Mięczaku? No dobra, może widział, co się przed chwilą stało. Czy mógłbyś mnie nauczyć, jak walczyć bronią dwuręczną? Posłuchaj, chłopcze. Potrzeba wiele siły, by w ogóle udźwignąć broń dwuręczną. No widzę, jakie masz muły. Skocz, chłopcze, lepiej na pastwisko i pobaw się w ciuciu babkę z owieczkami. O ty kurde, frajerze. Trzymam się od tego z daleka. Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? Nie mamy tu miejsca dla mięczaków. Rozumiem, że trzeba kolejnemu skopać dupę, tak? Przecież wiedział o tym. I jestem dość silny. Nonsens, nie uniósłbyś nawet przyzwoitego miecza, takiego jak choćby mój. No to pokaż. Powiedziałem, że jestem dostatecznie silny.
Jesteś rozbrajający. Zaryzykujesz zakładzik? Jaki zakładzik? Założę się, że spokojnie dam sobie radę z twoim mieczem. Naprawdę? Ile chcesz przegrać? No cóż, wyglądasz raczej na biednego durnia. Powiedzmy 30 sztuk złota. Masz chociaż tyle? Nie wiem, czym on się... Dobra, sprawdźmy w ogóle, ile ten... Niech no spojrzę. Sprawdźmy, ile ten... Proszę. Miecz będzie wymagał siły. Zobaczmy, na co cię stać. Choćby na to. No cóż, wygląda na to, że wygrałeś. Kto by przypuszczał? Naprawdę nie wyglądasz mi na kogoś, kto miałby tyle krzepy. Chyba jakiś buch tutaj jest. Wygląda na to, że właśnie straciłem 30 sztuk złota. Oto pieniądze. A teraz oddaj miecz. Nie mówże o tym. Wiecie co? No oddam mu miecz, bo jakoś nie będzie mi on chyba potrzebny zbytnio. Będę miał dużo innych broni. A po drugie, widzieliście to, co się wyświetlało na górze? Mam 25 punktów siły za mało. Tutaj był jakiś bug, dlatego że na pewno takiej broni dwuręcznej, jak on miał, nie podniósłbym w tym momencie. Tutaj był jakiś błąd, więc potrzebowałbym 25 punktów siły, żeby taki miecz uciągnąć, a na pewno znajdę do tego czasu jakiś tam lepszy. Nie wiem, czy w ogóle będę się posługiwał bronią dwuręczną, ale chyba tak, bo ona ma rzeczywiście więcej obrażeń. Dlatego mu oddamy. Proszę. Trudno mi w to uwierzyć. Dużo by mnie to kosztowało. Oddaj broń. Naprawdę w to wierzysz? Miecz dwuręczny Rodda, oddałeś. Czy możesz mnie nauczyć? Czy mógłbyś mnie nauczyć, jak walczyć bronią dwuręczną? Jestem nie z gorszym wojownikiem, co nie znaczy dobrym nauczycielem. Chociaż pewnie mógłbym ci pokazać podstawy walki tą bronią. Nie wiesz. Nie musisz mi tego mówić. No to proszę bardzo. Chcę poprawić swoje umiejętności w walce. Broń dwuręczna plus 5, koszt 5 PN-ów. Trudno mi w to uwierzyć. Wiedzieć lepiej. No to na razie dziękuję. Chcę przyłączyć się do najemników. Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? No proszę, masz już całkiem przyzwoity miecz. Reszty też się nauczysz. Jeśli o mnie chodzi, nie ma sprawy. Nie może tak dalej być. Tak, dobra. To w takim razie dziękuję bardzo serdecznie. I wiemy, u kogo już się uczyć walki bronią dwuręczną. A resztę farmy i resztę zadań wykonamy sobie w kolejnym odcinku. Myślę, że nie było tak to nudne jak ostatni odcinek. No, ale jak wam się podobało, to wiecie co robić. Dajcie znać w komentarzach, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i łapkujcie. Dzięki za wasz czas. Na razie, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!